Dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem i witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Jaka zadowolona, nie? <grych> A gdybyście wiedzieli, w jakim miejscu e, nagrywam dla Was podcast, to byście byli zaskoczeni. Ale nie powiem Wam, może kiedyś Wam powiem. E, moi drodzy, mm, dzisiaj powiemy temat, na temat mądrości kobiet. E, dlaczego taki temat? Dlatego, że mm, moim zdaniem naprawdę... W kobiecie jest ogromna mądrość i ta mądrość, jeżeli kobieta mają i wykorzystuje odpowiednio, to naprawdę buduje wspaniały dom i buduje wspaniałego mężczyznę i buduje wspaniałe dzieci. Ja nazywam się Anna Antoniak, moi drodzy. I jestem osobą, która pomaga innym wyjść. Z... Wyjść, a może lepiej wejść na wyższy poziom duchowości, świadomości, lepszego życia, pomagam ludziom w ich rozwoju duchowym i życiowym, żeby poukładali sobie sprawy wewnątrz siebie, bo na zewnątrz mamy dużo tego, gdzie pokazują, jak robić różne rzeczy, ale mało jest szkoleń i mało jest osób, które pokazują, jak wyleczyć. Swoją duszę i serce. I o tym będzie też moja najnowsza książka, która okaże się już w grudniu. Także macie tutaj moi drodzy link do zapisu dla osób zainteresowanych tą książką, dla osób, które się zapiszą w tym linku. Są dodatkowe prezenty, które dostaniecie od nas za darmo, oczywiście, bo prezent się daje. I w ramach podziękowania, że zapisaliście się, dostaniecie po prostu prezenty od nas. Także warto się zapisać. Niedługo będzie już przed sprzedaż, ale na razie jest zapis na listę, więc polecam Wam serdecznie, bo to będzie coś pięknego. I tytuł tej książki będzie Jak uzdrowić, um, uleczyć zranioną duszę. I to będzie pierwsza książka, bo druga część tego będzie na początku przyszłego roku. I będzie to kontynuacja tej, dlatego, że nie zmieszczę wszystkiego w jednym. Jest to dosyć, może nie dosyć, jest to po prostu bardzo mocna książka dająca niesamowicie do myślenia, dotykająca, przeszywająca Twoje serce, duszę, umysł. Będzie dużo konfrontacji. Także no, to jest to. Ale jak chcesz, i masz skrzywioną duszę, a o tym tam jest też mowa, to, mm, to jeżeli e, dotkniecie to i, i będziesz chciała, bo będziesz chciała uzdrawiać e, swoją duszę u najlepszego lekarza, to, to jest niesamowite. Książka jest dla kobiet, dla mężczyzn. Oczywiście na okładce jest kobieta, ale nie bierzcie tego tak pod uwagę, dlatego że mm, druga. Jej część, okładka drugiej części będzie bardziej męska, więc będzie się to składało jakby na całość. To mogę Wam zdradzić. Więc moi drodzy, przechodząc do sedna, powiem tak. Ogólnie cieszę się. Cieszę się z życia. Przeszłam niesamowicie wiele. To nie jest teraz na temat mądrych kobiet, znaczy tej mądrości kobiet, chociaż może i też się to z tym łączy, na pewno raczej. Mm, ale no tak, łączy się, no przecież. Gdybym tego nie przeszła, to ja w ogóle bym dzisiaj do Was nie mówiła. Nie mówiłabym już tyle podcastów do was, nie pisałabym książek, nie prowadziłabym ludzi na konsultacjach, na, na terapeutycznych spotkaniach właśnie online, które prowadzę. I najlepsze coś dla mnie, to jak po prostu zmieniacie się, jak wasze życie wzrasta, jak wy wzrastacie, jak małymi kroczkami robicie niesamowite postępy. Niektórzy. Niektóre osoby przychodzą do mnie na konsultacje i, i są petardami, po prostu ich życie zmienia się naprawdę bardzo szybko, dlatego że oni potrzebowali takiego przekaźnika jak ja, bo jestem tylko przekaźnikiem od lekarza najpiękniejszego, czyli od Boga. Więc ja pokazuję tylko pewne rzeczy, wyłapuję to, co ludzie mi mówią i mówię, słuchaj, zobacz to, to, to. I, i mówię, trzeba znaleźć teraz rozwiązanie i można zrobić tak, tak. I ta osoba mówi, dobrze, to zrobimy tak, tak. I dzieją się petardyczne, niesamowite, cudowne w ogóle rzeczy. I zmienia się ta osoba, zmienia się jej rodzina, zmienia się jej praca. I to jest mega, ale to mega cudowne. Także jeżeli Ty dzisiaj jesteś w czarnej dupie, za przeproszenie, w czarnym tyłku, w czarnym dole, gdziekolwiek jesteś, to ja mówię Ci, że ta książka jest dla Ciebie. To po pierwsze. Po drugie, napisz do mnie. Napisz do mnie, proszę, skontaktuj się ze mną. Ja czasami się umawiam też z kimś, na przykład na 15 minut, tylko żeby ktoś zobaczył, w jaki sposób ja pracuję. Bo ja nie jestem tu tu i pitu, pitu, po prostu ze mną jest jazda. Trzeba działać i robić. Jeżeli nie robisz, no to nie będzie efektów. I dlatego cisnę też osoby, z którymi pracuję, tak? I nie chcę też, żebyś przychodził do mnie dwa lata. Nie mam takiej potrzeby. Ja chcę, żebyś to zrobił. Porządnie, w niedługim czasie, chociaż czasami ten proces będzie się wydłużał, także za jakiś czas możemy się znowu spotkać, ale żeby to było po prostu zrobione, i żebyś. żebyś mógł wprowadzić te rzeczy do swojego życia, i żeby one zaczęły się zmieniać i zmieniać Ciebie. A potem już tylko szlifować po prostu i, i wznosić się coraz wyżej. Czasami się zastanawiam, jak ktoś chodzi na terapię dwa, albo trzy lata. Ja sobie myślę, ja pierdziu naprawdę długo, długo. Wiem, że niektóre rzeczy trzeba przepracować i tak dalej, bo przecież sama przepracowuje cały czas. Ale są takie podstawy, które należy zrobić, i jak to zaczynamy robić, to potem jakby układanka tych puzli zaczyna się y, sama nam sklejać, i to jest niesamowite. Wracając y, do tej mądrości kobiet, bo, bo, bo tutaj w taki wstęp dałam, no ale tak jakoś mi naszło, więc mm, <laughs> moi drodzy, moje drogie. Mm, bo jeżeli jesteś mężczyzną, to, to jesteś mój drogi, a jeżeli kobietą, to moja droga. Mm, mądra kobieta. Jest to kobieta, która przeżyła trochę w życiu, doświadczyła trochę w życiu i która ma taką mądrość życiową w sobie, i która umie tą mądrość wykorzystywać w swojej rodzinie i w swoim domu. I chciałam powiedzieć, że moim zdaniem kobieta może zniszczyć mężczyznę. Nie zawsze, jeżeli mężczyzna jest silny, ale może zniszczyć mężczyznę. Ale też może sprawić, że zniesie go na wyżyny, gdzie on będzie przynosił góry. A, naprawdę, kobieta jest motorem napędowym mężczyzn. Nagrałam taki film, yy, jak on brzmiał? Hmm. A, mężczyzna w pełni. O, właśnie, gdzieś wam go tu podlinkuję. Yy, I tam jest właśnie mowa o tym, że zobaczcie, jak Bóg stworzył Adama, to potem stworzył Ewę dla jego dopełnienia, dlatego że my, kobiety, jesteśmy dopełnieniem mężczyzny. Tylko musi być odpowiednia kobieta dla odpowiedniego mężczyzny. I jeżeli się znajdą, to naprawdę oni są mieszanką wybuchową i dzieją się niesamowite rzeczy. Oczywiście przechodzą różne etapy w swoim życiu i problemy i wyzwania i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli. Jest to im przeznaczone, to oni naprawdę. Um, jest to cudowny i niesamowity y, związek. I mądrość kobiety jest w tym, aby ona umiała dobrze pokierować mężczyzną. Wchodzi w, mi w takim sensie nie, że będzie mówiła, co ma robić, tylko y, żeby dawała w odpowiednim czasie. Odpowiednie komunikaty i z nami to jest tak. Nie mogę tutaj wszystkiego powiedzieć, bo mężczyźni mnie też słuchają, ale mówię to często na konsultacjach. Jak my, kobietki, w piękny, bardzo sposób możemy budować mężczyznę, i my wiemy, że to my budujemy, a oni myślą, że to oni są tacy wspaniali. Więc są pewne techniki na to. To wychodzi oczywiście z głębi naszego serca, tylko czasami nie wiemy o tym. Ja się też tego uczyłam yy, sporo. Niech mnie tego nie uczy. słuchajcie, ja nie miałam mamy. Musicie o tym wiedzieć, że ja nie miałam mamy. Moja mama zmarła, jak miałam niecałe dwa lata. Ja się wychowałam z facetami, miałam też macochę, więc yy, uczyłam się dużo o, o mężczyznach, yy, po prostu, bo, bo byłam wśród nich i. I u mnie w domu często byli mężczyźni naprawdę u mojego taty, u mojego brata, no i oczywiście mojej koleżanki. Ale naprawdę w nas, jeżeli wykorzystasz dobrze swoją mądrość, i, i e, takie punkty wiesz, w jakich momentach i w jakich rzeczach możesz zbudować mężczyznę albo przekazać mu, że coś jest nie tak, i tak dalej, to on będzie wzrastał. Nie wolno też zabijać w mężczyzn, mężczyznach ich poczucia własnej wartości, to jest bardzo ważne. Mówię do ciebie to, kobieto, dlatego, że jak niszczysz mężczyznę, mówiąc mu, że jest głupi, nie jest męski, nie jesteś facetem, do niczego się nie nadajesz, to no to nie jest mądrość. To chciałabym, ci, żebyś wiedziała, tak, to nie jest mądrość. Są kobiety też, które tłamszą swoich mężczyzn, mówią bardzo brzydko o nich przy innych ludziach. To jest najgorsze, co może być, to jest brak szacunku w ogóle. E, I mężczyzna, e, naprawdę dla niego jest to chyba jedna z najgorszych rzeczy, które e, możesz na niego zrobić, mówiąc przy innych na niego e, źle. Mądrość kobiety to jest to, kiedy przy innych mówisz, jaki on jest wspaniały, mówisz, jaki on jest dobry. Mówisz, co on dobrego ugotował, na przykład, albo że zrobił coś. To jest mądrość twoja, kobieto. I zaraz mi powiesz, no, ale on jest taki, w ogóle ja nie, nie, nie będę go chwalić przy innych i tak dalej. To nie chwal go przy innych, ale też go nie obrażaj i, i nie, nie gadaj na niego. Możesz z nim porozmawiać na osobności. Co więcej, mądrość kobiety to jest wtedy też, kiedy jesteście gdzieś i on coś powie nie tak. A ty przy wszystkich nie mówisz, to ty gadasz za głupoty, weź w ogóle i stąd i tak dalej, tylko nie odzywasz się, a potem bierzesz go na osobność i mówisz, słuchaj, no, tak, albo rozmawiasz z nim w domu już, dlaczego tak powiedziałeś, przecież to nie jest tak, albo jak mogłeś to zrobić, ale nie robisz mu awantury przy ludziach, to jest też mądrość. Kurde, mądrości kobiety można by było dużo mówić, więc to jest taka zajawka, może jeszcze powinnam to jakoś bardziej obudować. Ale chodzi mi o to, że mądra kobieta buduje mądry dom, czyli ona dba y, nie tylko o siebie, bo mądra kobieta dba o siebie, słuchajcie. Musisz być tego świadoma, że twój mężczyzna jest wzorkowcem, patrzy na Ciebie, widzicie. A jeżeli jesteś. Y, 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 Otyłą kobietą śmierdzącą pod pachami, z, z osadem na zębach, gilem w nosie i tłuszczem, smalcem na, na włosach, no to na pewno nie będzie patrzył na ciebie z podziwem i mówił, Kochanie, pięknie wyglądasz, choć po prostu się pokochamy, żonko moja. No, oczywiście, że nie, tak? tak? Musimy to, to sobie jasno powiedzieć. No, mężczyzna jest wzrokowcem, lubi piękno kobiet, czyli nawet jeżeli masz kilka kilogramów. Więcej nie szkodzi, bo może mąż kocha cię taką jaką jesteś, albo może za, warto zacząć dbać o siebie i po prostu coś zrobić, wychodzić chociażby na spacery, ale bez względu na to, czy jesteś szczuplejsza, czy, czy grubsza, czy masz włosy jasne, czy ciemne, nie ma to znaczenia. Chodzi o to, żebyś była czysta, zadbana, miała zadbane włosy, lekki makijaż, jeżeli po prostu to robisz, a jak nie, to chociaż błyszczyk na usta i podkreśl rzęsy, zrób cokolwiek, miej zęby. Słuchajcie, kobiety, ja się zastanawiam czasami, właśnie jak to jest, że kobieta nie ma zębów <noise> albo jednego i ona się uśmiecha, a, a może sobie zrobić tego zęba. Dla mnie to jest jakieś nieporozumienie. W ogóle czystość zębów, pachnąca bądź, umyj się pod pachami, to już takie normalne jest, ale wiem, że dla niektórych kobiet nie. Um, więc y, y, to jest ważne. Mam nadzieję, że się też uśmieliście pod nosem, ale taka jest prawda, słuchajcie. No, często nam się wydaje, że jak już zdobiliśmy faceta, no to już wiecie, możemy przestać o siebie dbać i tak dalej. Możemy być zapuszczone, szczególnie po dzieciach. Jak urodziłyśmy dziecko, to teraz jesteśmy taki i nam się należy i w ogóle nie, nie należy ci się. Po prostu weź rusz swoje cztery litery i zacznij coś ze sobą robić. Połóż, i ja zabierałam mojego syna do łazienki. Albo leżał i oglądał sobie te zabaweczki, które mu się kręciły, albo coś tam, albo śpiewałam do niego z łazienki, albo bram go do łazienki, malowałam się, robiłam. Po prostu nie ma to znaczenia. Jak chcesz, to zrobisz wszystko. Dbaj o siebie, kobieto. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Dbaj o zdrowie Twoje, Twojej rodziny i Twoich dzieci. Ty jesteś przekaźnikiem tego, co. Co wkładasz do ust swojej rodziny? Jeżeli jesteś mądrą kobietą, to będziesz wybierała mądre produkty. Nie gówniane, śmieciowe i przetworzone jedzenie. Nie chemiczne lekarstwa na każdą pierdółkę. Nie będziesz leciała ze swoim dzieckiem do, do lekarza, szczególnie teraz. i Tylko będziesz miała mądrość w sobie i skorzystać z darów natury. Pan z ziemi stworzył lekarstwa. Człowiek mądry nie będzie nimi gardził zakup sobie zioła, kup sobie książkę o ziołach, poczytaj sobie, jakie zioła na, na co są, na wzmocnienie, teraz szczególnie. Kup sobie wyciskarkę wolnoobrotową, zacznij robić soki dla swojej rodziny, codziennie rób soki, albo co drugi dzień i wkładaj, wlewaj je do butelek szklanych, żeby mogły przetrwać 24 godziny. Nie będziesz ja tego codziennie robić. Dawaj swoim dzieciom do szkoły e, zamiast kanapek i, i opychania ich chlebem, który zapycha jelita, dawaj im owoce, serki, warzywa, e, mm, dawaj im soki właśnie naturalne, świeże, wyciskane. Czy wyobrażasz sobie, że mój syn jako jedyny w klasie, w jednej szkole, w drugiej i, i w trzeciej, bo, bo chodził do trzech, to jako jedyny przynosił do klasy świeżo wyciskane soki. Rozumiesz? Na, na 20 ileś dzieci. Jak to możliwe jest, że my jako kobiety nie dbamy o, o swoje dzieci. Przecież to, co ty dajesz, i jak uczysz dzisiaj swoje dzieci jakichś smaków, tak one będą wyrastały. Jeżeli ty dajesz im kole do szkoły, albo, yy, nie wiem, Pepsi, Seven Napa i tak dalej, one mają te smaki. Karmisz się cukrem od małego, to jest, to jest. To jest narkotyk. Normalnie cukier jest narkotykiem. No potem mówisz, że twoje dziecko jest nadpobudliwe. Weź ogarnij temat. Naprawdę. Ogarnij temat. Bądź mądra. Mądrość to jest, że przekazujesz wartości dzieciom, co jest ważne w życiu, w jaki sposób się od, odzywacie do siebie w domu, jakie stawiacie granice, em, jakie macie wartości w swoim domu, co pielęgnujecie. Ty tworzysz ognisko domowe w tym domu. Ty. Jak chodzisz na burmuszona cały czas, dom będzie na burmuszony. Jest takie powiedzenie: Szczęśliwy dom to szczęśliwa kobieta, tak? Jeżeli tobie coś nie pasuje, to nie chodź na tą sana trzy dni i nie mówisz o tym mężowi swojemu. Usiądź, porozmawiaj. Są nagrania, tutaj są podcasty: Jak mieć lepsze relacje w związku, posłuchaj sobie. Jak w ogóle mieć dobry związek, toksyczny związek, dobry związek. Może nie jesteś gotowa w ogóle jeszcze na związek, bo najpierw musisz przejść właśnie drogę, żeby sama wzrosnąć, bo dzisiaj jesteś po prostu Basią która chce, żeby ktoś się pokochał, ale sama siebie nie kochasz, nie akceptujesz. To jak chcesz stworzyć rodzinę, skoro ty nie kochasz siebie? Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Siebie nie akceptujesz, to nie dasz drugiej, drugiemu człowiekowi miłości. Dasz ją tylko na pozór. To jest pozorne. Dlatego tyle ludzi jest nieszczęśliwych w związkach. A potem szukają, są ze sobą małżeństwa i się rozwodzą, bo on szuka czegoś innego, ona szuka czegoś innego. Bo spotkali się... Nie akceptowali siebie na samym początku, i on chciał, żeby ona mu dała miłość, a ona chciała, żeby on jej dał miłość. Ale tak nie ma. Ty najpierw musisz się nakarmić miłością. Czyli widzisz, musisz mieć mądrość, żeby dowiedzieć się o tym, że tak jest. I, i przejść tą drogę, czyli pokochać siebie, zaakceptować. Jeżeli to zrobisz, będziesz umiała pokochać drugiego człowieka. I tak samo jest z tobą, mężczyzną. To wszystko tyczy się ciebie też. Odbanie e, o siebie. O to, żebyś był czysty, żebyś był zadbany, żebyś nie chodził z, z w ósmym miesiącu ciąży, w wieku 30 lat. Po prostu, żebyś dbał o siebie. Dzisiaj dwudziestolatkowie już mają opony po prostu na, na tym, bo pieprzają śmieciowe jedzenie i myślą, że to jest fajnie. Ale to, zobacz, to wszystko się wynosi skądś. Twój syn jest jakby... Częścią odbicia ciebie, droga kobieto, bo ty masz wpływ na swojego syna, jakim on będzie mężczyzną potem. I tak samo ty, jeżeli jesteś mężczyzną, to Twój syn będzie częścią ciebie w dorosłym życiu, bo masz wpływ na niego. I tak samo córka. Czy w ogóle zdajecie sobie sprawę i czy zdajesz sobie sprawę z tego, że. E, Dziewczynka wychowywana w jakimś domu nieświadomie potem szuka mężczyzny takiego jak miała w domu albo w jakimś swoim gronie właśnie jakby że to jeden mężczyzna drugi w zależności jak to było. I tak samo yy, yy, chłopiec szuka podobnej dziewczyny do jego mamy nieświadomie. Więc jeżeli jesteś jedną i, i robisz pewne rzeczy w swoim domu, to twój syn nieświadomie będzie nieszczęśliwy. Jeżeli twój mąż jest nieszczęśliwy z tobą, to on też będzie szukał nieświadomie takiej kobiety. I wiem o tym, bo sama tego doświadczyłam. Po drugie, na sesjach terapeutycznych, na sesjach online ze mną, jakich przychodzi do mnie kobiety albo mężczyzna i rozbijamy na czynniki pierwsze pewne rzeczy, no to nagle po prostu wychodzi wszystko to to, to i ludzie otwierają oczy, mówią: "Wow, a kurde, no ja nie chciałam, ale tak wyszło. Jak to się stało?" Ty nie chcesz tego, bo nie chcesz powielać tych schematów. Ale nawet nie wiesz, że je powielasz. I dopóki nie rozdrapiesz tej rany, nie wyczyścisz jej i nie, z, z, nie pozwolisz jej, żeby się zrosła, to ona będzie się sączyła cały czas. I dlatego wiele rodzin jest nieszczęśliwych, ponieważ nigdy nie, um, nie dogrzebali się do tych swoich starych rzeczy. I dlatego tak ważny jest rozwój, naprawdę, wzrastanie, rozwijanie się w mądrości, yy, w wiedzy. Tak? Bo wiedza to jest nauka, możesz przeczytać i w ogóle, ale żeby potem stosować to, to wtedy to jest mądrość, jeżeli zaczynasz to stosować w swoim życiu i widzisz tego efektu, bo ty doświadczasz tego. To jest mądrość. Doświadcz pewnych rzeczy, których się uczysz, doświadcz pewnych emocji. Wyjdź ze swojej strefy komfortu, zrób coś. Tak? Nigdy nie goliłaś, nie wiem, włosów na nogach, no to ogól pierwszy raz. Mm. a ja żartowałam ale tak jest. Zastanawiam się. Ostatnio widziałam takie zdjęcie, nawet dałam je na story. Dzisiaj modne są e, takie brwi, takie u kobiet, takie szerokie brwi, w ogóle nie wydepilowane, jak u faceta. I widziałam kilka zdjęć takich na Instagramie i potem nawet rzuciłam na story na ludzi sukcesu i ja sobie myślę, jak to może się podobać? I naprawdę, ja się zastanawiam, jak to może się podobać? To tak jak kiedyś kobiety chodziły w nieogolonych nogach. To tak, jak, tak jakbym. No to nie wiem, to tak jak, je, idziesz z koleżanką tak, jakby szła z facetem: takie macie nogi w spódniczkach, i tak jakby facet obok szedł z tobą. Ja nie wyobrażam sobie tego w ogóle. Wy wyobraźcie to sobie? I, I na przykład, jeżeli ty jesteś kobietą, nie golisz nóg i kładziesz się ze swoim mężem, a on widzi twoje włosy na nogach. Ja ogólnie mam dobrze, bo ja mam jasne. Ja mam jasne włosy i u mnie, nawet jak one są, to u mnie, u, u mnie tego nie widać, trzeba się przyjrzeć. Ale niektóre kobiety wiem, że mają z tym ogromny kłopot. Mm, I muszą się golić codziennie, prawie. Więc może warto pomyśleć o jakiejś laserowej depilacji albo czymś, ale no, tak jest, nie? No, Bóg was tak stworzył moje kobitki. E, także życzę Wam mądrości, e, moi drodzy. I moje drogie, kochane, przede wszystkim kobietki, żebyście wzrastały w tej mądrości, żebyście nie tylko słuchały czegoś, ale prowadziły to w życie. Dziękowały też, o to jest też ważne, aby być wdzięczne za drobne małe rzeczy w waszym związku dla swoich mężów. tak, Czyli dziękuję, doceniam to, co robisz. Tak, jak on zrobił mały gest. On się na przykład stara, a ty chodzisz na Burmuszona cały czas, bo się pokusiłeś, a on się stara. A ty widzisz to, że on coś zrobił, ale udajesz, że nie, ty dalej jesteś obrażona. No przecież przeprosił cię. No to czego się dąsasz? Bądź mądra. Ok, dobrze. Dziękuję, doceniam. Fajnie. Doceni, naprawdę, docenienie. I tak samo ty mężczyzną, doceni. Jeżeli kobieta na przykład teraz siedzi z dzieckiem twoim, tak doceni to, że ona siedzi, jej też nie jest łatwo, uwierz mi bo sama jestem jest kobietą i przechodziłam. I miałam trudny związek. Także ym... naprawdę o piękny, mądry, ciepły, dobry dom dba się każdego dnia. Każdego dnia. O wszystko to, co piękne dba się zawsze. Nie ma czegoś takiego, że ty dostajesz coś pięknego i to będzie cały czas piękne. Nie ma. Nawet ty, że jesteś piękna, to musisz o siebie dbać, żeby to piękno zachować. Bez względu na to, czy to jest piękno na zewnątrz, czy wewnątrz. A najlepiej, jak jest i wewnątrz, i na zewnątrz. Bo każda z nas jest piękna. Czasami jesteśmy tylko zaniedbane. I wewnętrznie, i zewnętrznie. To jest moje zdanie. Więc życzę Ci tego, żebyś dbała o siebie na zewnątrz, i wewnątrz. I wzrastała w mądrości byś mogła przekazywać to swojej rodzinie, swojemu otoczeniu, swoim dzieciom, jeżeli byś budowała e, swojego mężczyzny. I to jest najlepsze, co możesz zrobić dla swojej rodziny. Droga kobietko, nie dla innych, żeby pokazać się innym i żeby utrzeć nosa małegośce. Nie. Zrób to dla siebie i dla swojej rodziny. Bo Bóg nie powołał cię do porażki, ale do tego, Abyś czyniła piękne rzeczy na tym świecie i rozszerzała to na innych. Tego moi drodzy Wam życzę. Raz jeszcze przypominam o tym, żeby można się zapisać na książkę. W linku tutaj poniżej. Dostaniecie informacje na maila. Te osoby, które są zapisane, otrzymają pierwsze informację, będą mogły miały dostęp do tego, żeby, żeby zakupić tę książkę przez sprzedaży z tymi prezentami. Dopiero potem pójdzie to do reszty. Więc tak to wygląda. I. A, już wiem, w niedzielę będzie live, moi drodzy. Będę teraz jakiś czas robiła live, webinary, będą szkolenia. Będzie dużo fajnych rzeczy, bo uważam, że jest to potrzebne, więc będę leczyła duszę. Znaczy może nie ja, znowu. Ale będziemy leczyć duszę, tak, i, i serduszka wasze, i pomagać wam wzrastać w mądrości. Aby Wasze życie było piękniejsze. Tego Wam życzę, moi drodzy. E, ściskam Was serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!